Uczniowie zespołu szkół w Policach odliczają 100 dni do matury. Ferie na półmetku, chociaż bez śniegu, to z licznymi atrakcjami dla najmłodszych. Piotr Szkocki, dzień dobry. Zapraszam na Teletydzień. Bal maturalny to jeden z najpiękniejszych wieczorów w życiu młodego człowieka. To także jedna z ostatnich okazji do wspólnej zabawy z przyjaciółmi i kolegami z klasy. 12 stycznia odbyła się studniówka absolwentów zespołu szkół. W tym roku szkolnym 140 osób ukończy edukację w placówce. Z wielką przykrością będziemy ich żegnali. Wypuszczamy ich w świat, mając nadzieję, że rozwiną skrzydła, że nasza szkoła dała im wiele nauki, że wiele ich nauczyliśmy i że dzięki temu, dzięki wiedzy i wychowaniu zdobytym w naszej szkole będą mieli drzwi otwarte do pokonywania dalszych szczebli swojej edukacji. W studniówce wzięło udział 205 osób. Tradycyjnie zatańczono poloneza. W tym roku wyglądał on zupełnie inaczej niż w poprzednich latach. Choreografią zajęła się nauczycielka Agnieszka Maślach. Studniówka jest ostatnią huczną zabawą przed intensywnym okresem nauki. Za około 100 dni rozpoczną się egzaminy maturalne decydujące o dalszej przyszłości młodych ludzi. Studniówka jest ważna przede wszystkim dla nas uczniów z tego względu, że jest tak naprawdę taki, można powiedzieć, bal przed maturą. To jest jedno z ważniejszych wydarzeń. Zespół szkół przygotowuje m.in. do zawodu policjanta, strażaka i żołnierza. Anna, Aleksandra i Sebastian do tej pory uczyli się w klasach mundurowych. Przyszłość wiążą z tymi samymi kierunkami. Jak zdam matury, to udam się do Poznania na AWF. Na studia. No, to chyba tyle. Ogólnie, no ale potem jakaś służba mundurowa, raczej jakieś służby specjalne. Jakiś CBS albo coś takiego. Ja mam w planach pójść do szkółki policyjnej w Szczytnie albo w Pile, no bo w końcu jestem na kierunku tym i bardzo mi się to podoba i naprawdę chcę spełnić to marzenie i pójść tam. W przyszłości mam zamiar po tej szkole udać się do Poznania, na szkołę aspirantów. Będę tam uczęszczał 2 lata, o ile się dostanę, maturę dobrze znam, to jest oczywiste, trzeba dobrze maturę zdać. Będę musiał przejść sprawnościówkę, testy zaliczyć, żeby się dostać do szkoły, a jeżeli szkoła nie uda się, to nic innego nie widzę. I granica, za granicę wylecieć. Wyjechać znaczy się. Po zakończeniu roku szkolnego i uzyskaniu pozytywnych ocen absolwenci będą mogli przystąpić do egzaminu maturalnego, następnie kształcić się w wybranym kierunku lub rozpocząć karierę zawodową. Około 300 dzieci codziennie uczestniczy w atrakcjach zorganizowanych z okazji ferii w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. Ferie w Miejskim Ośrodku Kultury każdego dnia zaczynają się seansem filmowym. Codziennie są wyświetlane inne bajki. Sala zapełnia się do ostatniego miejsca. W tym roku Miejski Ośrodek Kultury przygotował inną ofertę niż w poprzednich latach. To aż 12 różnych warsztatów tematycznych. Zajęcia plastyczne zorganizowane w holu zgromadziły największą liczbę dzieci. W tej chwili robimy bębenki, które cieszą się u dzieci naprawdę dużą popularnością z tego względu, że udało nam się wymyślić, że te bębenki naprawdę grają. Więc maluchy, harcerze na każdej imprezie jakiej są, mogą bębenek ze sobą zabrać, ponieważ naprawdę odgłosy są fajne, a jak dzieci poćwiczą w domu, bo one nie są za głośne, mogą je zabrać i grać. Przy koledze z gitarą lub przy koleżance, która śpiewa lub w przedszkolu przy każdej imprezie. Dzieci z zapałem ozdabiały swoje bębenki, niektórym uczestnikom pomagali rodzice. Przyszliśmy na robotykę, ale niestety nie dostaliśmy się, bo lista była zajęta, więc trafiliśmy tutaj. Zaczynamy swoją zabawę feryjną. Mam nadzieję, że będzie zadowolony, bo póki co to mama robi, a on kibicuje mamie, ale ogólnie sądzę, że jest zadowolony, bo szykuje ozdoby do swojego bębenka. Tak. I mam nadzieję, że w domu będzie używał. Tak. Najlepiej to mieć bębenki na wszystkich urodach. W jednej z sal odbywały się zajęcia prowadzone przez miłośnika starych technik fotograficznych Tomasza Łoja. Przez 2 tygodnie 12 dzieci poznaje cyjanotypię. Robią odbitki z wcześniej przygotowanych negatywów. Technika bardzo wdzięczna, ciekawa, dosyć prosta, spektakularna. W
przyszłym tygodniu dzieci poznają również luksografię. To bardzo prosta technika, która polega na robieniu zdjęć bez aparatu fotograficznego. Kładzie się stykowo przedmioty na emulsję światłoczułą, naświetla się światłem dziennym bądź też latarką. My to troszeczkę wzbogacimy, bo będziemy tą emulsję wykorzystywać w formie płynnej, czyli roztwór będzie rozpuszczony w żelatynie i będziemy ją nakładać na różnego rodzaju przedmioty, drewno, torby, szkło, ceramika, samochód, pani dyrektor. Podczas ferii dzieci mogły uczestniczyć w warsztatach ceramicznych. Sylwia zamierza się zapisać na stałe, by zgłębiać tę technikę. Lubię bardzo ceramikę. Te domki dzisiaj robimy z gliny. Polubiłam glinę, bo fajnie się z niej lepiej. Jest taki fajny, fajnie się ją dotyka. Fajnie ma konsystencję taką. Fajnie się z niej lepiej i fajne rzeczy też mogą powstać. Warsztaty ceramiczne zgromadziły blisko 10 dzieci. Pod kierunkiem doświadczonej instruktorki tworzyły niepowtarzalne dzieła. To pasjonująca dziedzina, która pozwala na wyrobienie artystycznego gustu i kreatywności. Tworzymy z gliny. Jest to tworzywo bardzo, bardzo miłe, bardzo plastyczne. Dzieci bardzo chętnie uczęszczają na takie zajęcia. W tej chwili robią domki, wczoraj robiliśmy zwierzątka, robiliśmy jeże. Co jeszcze wczoraj robiliśmy? Przypomnijcie. Pieski. Co jeszcze? I sowy. Trzy zwierzątka robiliśmy. Wśród wielu warsztatów były również warsztaty papierowe, na których dzieci tworzyły zwierzaki cudaki. Wykazywały przy tym dużą kreatywność i fantazję. Bawimy się papierem, starą techniką papier-mâché, gdzie tutaj są dwa sposoby tworzenia. Oklejanie papierem, to tu dzieci wczoraj już oklejały sobie formy papierem i dzisiaj robimy sobie masę papierową. I zobaczą różnicę, jaka jest w tworzeniu z naklejanych papierków i tutaj z tej masy papierowej. Miejski Ośrodek Kultury przygotował jeszcze inne warsztaty. Różnorodność przyciąga dzieci, które w czasie wolnym od szkoły nie mają zbyt wiele zajęć. Mamy także bardzo ciekawe zajęcia youtuberskie. Młodzież tworzy filmy i dowiaduje się, jak umieszczać je skutecznie w internecie, a także jak tworzyć je później samodzielnie w domu bez użycia zaawansowanego, profesjonalnego sprzętu. Mamy też szereg artystycznych, bardzo ciekawych warsztatów. Warsztaty śpiewacze z Elżbietą Rojek z Poznania, słynną śpiewaczką. Warsztaty afro i samby taneczne z Magdaleną Preditti, z bardzo rozchwytywaną, energetyczną tancerką tutaj z naszych okolic. A także warsztaty impro aktorskie z Pawłem Niczeskim, aktorem Teatru Krypta. Każdego dnia do Polickiego MOK-u przychodzi około 300 dzieci. Każde z nich znajduje tu coś dla siebie. Warto spędzić czas z innymi dziećmi, a przy okazji obejrzeć bajkę i nauczyć się czegoś nowego na warsztatach. To dobra odskocznia od gier komputerowych, telewizora czy telefonu komórkowego. Ferie potrwają do 8 lutego. Pozostało więc jeszcze kilka dni zimowego odpoczynku, gdzie młodzi ludzie mogą spędzić wolny czas. W czasie ferii rodzice pracują, młodzież więc musi się zorganizować zwykle we własnym zakresie. Ważne, aby nie siedzieć przed komputerem czy telewizorem. W czasie ferii można wychodzić na dwór. Nie wiem, można pospacerować z koleżanką, można wyjść na dwór, jak mówiłam, można wyjechać gdzieś z rodzicami. Na siłowni pod chmurką, mogą wyjechać gdzieś na ferie, na przykład gdzieś za granicę, gdzieś do innego miasta. Można spędzić z babcią, z koleżankami, wychodzić na dwór. Zimą trudniej niż latem zorganizować czas na świeżym powietrzu. Mimo kiepskiej pogody warto spędzić na dworze chociaż godzinę dziennie. Jak widać, piękna pogoda, plac zabaw. To jest podstawa. Można pojechać do Szczecina, do bawialni. Jak będzie śnieg, sanki. A tak to co? W domu zabawy, porysować. Czas ferii można też spędzić na lodowisku przy zespole szkół w Policach, które obecnie jest czynne codziennie od 10.30 do 21.00. Dowiedziałam się od koleżanki właśnie i no fajnie to jest. Można za darmo jeździć, jak się ma legitymację, jeśli w Policach jest. Można już wypożyczyć, no i można się bawić. Ogólnie to fajnie jest, bo można się nauczyć jeździć, a później znowu przyjść i jeździć.
We wtorek lodowisko odwiedzili wolontariusze, którzy przyjechali z Chin i Azerbejdżanu do domu dziecka w Policach. Marta Sałama z tej placówki była ich przewodniczką i tłumaczką. From China. And I think it's cool. Przyjechałam z Chin, bardzo mi się podoba na lodowisku. To moje pierwsze doświadczenie związane z jazdą na łyżwach. Jestem trochę przestraszona. Aby być bezpiecznym na lodowisku, warto zadbać o odpowiedni strój. Rękawiczki i kask ochronny to elementy ubioru niezbędne podczas jazdy na łyżwach. Taka forma sportu pomaga w zachowaniu zgrabnej sylwetki i poprawia krążenie krwi. W ciągu godziny można spalić od 50 do nawet 800 kalorii. Jestem zadowolona. No dziecko tak samo, szczęśliwe, można się troszeczkę powygłupiać. No i nie ukrywam, że ja tak samo, nie chociaż może odrobinę swojego dzieciństwa wspomnieć. A płatność jest zerowa, tyle że jako ja dorosły płacę, nie? A dziecko ma za darmo i wejście też jest za darmo. Jedynie za wypożyczenie łyżew trzeba płacić, ale to są też tam nieduże pieniądze. Ja to już nie pierwszy raz to kontynuuję, no i przyszłam z dwoma wnuczkami ze Szczecina, nie? Bo ja jestem z Polic, no i kuzynka z Katowic. Jeżdżę na lodzie, a ja tu czekam, pilnuję. Za stary jestem, żebym na lodzie jeździł. Zamiast spędzać czas bezczynnie, warto skorzystać z bezpłatnego lodowiska. Oferta darmowej atrakcji ważna jest tylko do końca ferii zimowych. Po tym czasie od uczniów gminnych szkół podstawowych będą pobierane opłaty. Do końca lutego mają potrwać prace związane z usuwaniem pozostałości po pożarze promenady, do którego doszło w listopadzie 2018 roku. W styczniu gmina Police wyłoniła firmę mającą usunąć zgliszcza po pożarze Trzewieskiej Promenady. Najlepszą ofertę przedstawiła firma Transtech, która kilka dni później ostro wzięła się do pracy. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police wraz tutaj z naszą spółką Transtech zaczęła pracować. No i zaczynamy robić porządki, pogoda jest sprzyjająca i myślimy to jak najszybciej zakończyć, żeby przywrócić do użytkowania tą promenadę, żeby można było już zacząć przy niej pracować. Prace porządkowe mają potrwać do końca lutego. To pierwszy etap inwestycji, której niestety nie uda się dokończyć jeszcze w tym roku. Tak solidnie przebiegają i sprawnie to oczyszczanie tej promenady po tym pożarze. I myślę, że termin 28 luty, termin jakby krańcowy zakończenia tych prac naszym zdaniem jest niezagrożony. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt i pracownicy firmy. Prace przebiegają bez zakłóceń. Pogoda jest sprzyjająca, wykonawca obawiał się niskich temperatur. Na szczęście nieprzychylne prognozy nie potwierdziły się. W tej chwili pracują dwie spycharko ładowarki i 10-osobowa brygada ludzi. Użyczenie tego sprzętu tutaj do tych prac nie wpływa bezpośrednio na pracę firmy Transtech. Prace przebiegają w tej chwili płynnie. Mamy nadzieję skończyć je w założonym przez nas terminie, czyli około 3 tygodni do zakończenia prac. Po zakończeniu oczywiście teren zostanie zniwelowany, zabronowany. Wiosną ruszą prace projektowe. Następnie trzeba będzie uzyskać pozwolenie na budowę i szukać środków. Już po raz 10 odbyło się palenie choinek. Na polanie za ósemką spalono 400 bożonarodzeniowych drzewek. Imprezę 19 stycznia zorganizowało Stowarzyszenie Ekologiczne Łarpia wraz ze Stowarzyszeniem Cyklistów Samarama i Gminą Police. Na pomysł wpadł Michał Olszewski, który od lat mieszka w Niemczech. Czas bardzo szybko leci, tak? 10 lat bardzo szybko minęło. Zakładaliśmy to razem z Wiesiem. Właściwie to był mój pomysł. Wiesiu powiedział, dlaczego nie? I jesteśmy tutaj dzisiaj po raz 10. I jest naprawdę wspaniale. Ja czuję się świetnie, szczęśliwy. Mam nadzieję, że kolejne 10 lat przetrwa to. Kiedyś będąc na wycieczce w Niemczech, na takiej dłuższej, bo już trwającej chyba 7 lat, przywiózł ten zwyczaj i wprowadziliśmy go tutaj tak próbnie. Na początku to było, jak pamiętam, pierwsze palenie choinek było 73 choinki, ale potem co roku przybywało, no dzisiaj było, już pokażę, bo dzisiaj było około 400 choinek. Każdego roku w czasie palenia choinek był śpiewany hymn związany z tym wydarzeniem. W tym roku ze względu na ogłoszoną żałobę narodową z powodu śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zaniechano tego. Na palenie choinek w tym roku przyszło około 300 osób. Jest tutaj ciepło, miło, jest dużo ludzi. Smażymy kiełbaski. Tradycja poza tym. Już od kilku lat
przychodzimy, więc będziemy chyba co rok. Fajnie było. Na początku jak tutaj przyszłam, to trochę się bałam, ale później przeszło mi to. Impreza staje się znana w innych miastach Polski. Podobne są organizowane na przykład w Łebie czy na wschodzie kraju. Nowa tradycja przyciąga do Polski turystów z Niemiec. Przyjechałem tu dziś samochodem, spotkaliśmy się tu po długim czasie. Michał i ja jesteśmy kumplami, świetnymi przyjaciółmi. Spotkaliśmy się w straży pożarnej, świętujemy razem palenie choinek. Zwyczaj związany z paleniem choinek nie jest polskim pomysłem. Narodził się w Holandii i Belgii. Po trzech królach, czyli po 6 stycznia, w jedno miejsce w poszczególnych miastach znoszono choinki i tam je spalano w asyście orkiestry. Dzieci dostawały jakieś ciepłe napoje, kawę, kakao. Natomiast dorośli dostawali grzańce. Policki klub cyklistów Sama Rama podchwycił ten zwyczaj w 2010 roku. Hasłem przewodnim było „Zabierz swoją starą”. Mówi, że jest katolikami. Jest taki zwyczaj, że ksiądz chodzi po kolędzie, kropi nasze mieszkanie. No i zawsze jakaś tam ilość kropel spadnie na tą choinkę. No żeby tak tej choinki nie rzucać niehumanitarnie koło śmietnika. Raz właśnie, że to było poświęcone, a drugi raz, że chcemy jakoś tej choince życie, to powiedzmy pozaświąteczne, uświetnić, palimy te drzewka. Im wyższy ogień, tym się bardziej cieszymy. Oczywiście robimy to w porozumieniu ze Strażą Pożarną, robimy to w porozumieniu z Policją i Strażą Miejską. Podczas 10 palenia spalono 400 choinek. Zabawa trwała do północy. Członkowie stowarzyszenia zadbali o zabezpieczenie miejsca przed pożarem. Jeszcze dalej. Klub biegowy Dzik organizuje nie tylko imprezy sportowe, ale też akcje charytatywne. Dzięki wsparciu uczestników biegu zakupił sprzęt pomocny przy rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci. 22 stycznia w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo w Policach zostały przekazane specjalistyczne leżanki do gabinetu fizykoterapeutycznego. Ośrodek potrzebował takiego punktu, który dziś daje możliwość rehabilitacji. Pan Marcin Hawrylak przekazał informację, że z dyrektorem akurat, że ośrodek potrzebuje dodatkowych trzech łóżek z naszej strony zakupu. I był niesamowity pomysł, był impuls, zakup został wykonany. Koszt zakupu leżanek to ponad 2700 zł. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Policach ma zamiar otworzyć nową salę do fizykoterapii i leżanki z pewnością się przydadzą. Leżanki są specjalistyczne, są specjalnie wyprodukowane z drewna, ponieważ tutaj mamy sprzęt do fizykoterapii, są różnego rodzaju pole magnetyczne, prądy i musimy je tutaj odpowiednio ustawić, żebyśmy mogli bezpiecznie wykonywać zabiegi dla naszych pacjentów. Wszystkie dzieci ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego mające skierowania od lekarza będą mogły korzystać z zabiegu w tej salce. Skorzystają też osoby z zewnątrz, które przyjdą tu leczyć się prywatnie. A ja się z Państwem żegnam, zapraszam za tydzień. Do widzenia.